Halo, halo, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja oczywiście jestem Rosso i witajcie w kolejnym odcinku z serii Free to Play, gdzie przypominam, że gramy tylko czterogwiazdkowymi postaciami i używamy maksymalnie czterogwiazdkowych broni. Jeszcze zanim zaczniemy, przypominam o moich strumykach w poniedziałki, wtorki, czwartki, soboty od godziny 18 na serwisie Twitch TV, także serdecznie zapraszam. No i jeszcze dodatkowo ze względu na to, że YouTube ostatnio niestety, ale ucina mi zasięgi, to polecam wszystkim zainteresowanym moimi materiałami zostawić sobie słupka i pamiętajcie o włączeniu notyfikacji, czyli o kliknięciu dzwoneczka. Tak, tak, masz rację, mam większą szansę na Razora i to mnie cieszy. W sumie nie pomyślałem o tym. Jeszcze Primoski dostaniemy. No, a Razor byłby naprawdę... kozacki. Świetnie. Dzisiaj nadrobimy sobie trochę questów, trochę world questów porobimy. Więc coś tam się nazbiera. Puścimy Bohemian Rhapsody i będziemy śpiewać, co wy na to? Wycie Kojota. Kurde. Razor C5 i Rosaria C6. Rosaria C6 jest bardzo dobra, szczególnie dla... Właśnie między innymi Razora, głównie z tego względu, że jej C6 pozwala shredować physical resistance, odporności na obrażenia, znaczy odporności na fizyka przeciwnikom, którzy są dotknięci przez jej jakby bursta, nie? Więc ona jest idealnym tak naprawdę supportem dla physical carry, jeżeli jest na C6. Jak się ma Julkę na przykład pod cryo-resonance, jako bateria dla Julki staje się idealna wręcz na C6, bo nie dość, że w połączeniu idealnie z Raiden na przykład, ale jeżeli nie mamy Raiden, no to Beido albo Fiszka też będzie się spisywać. Mamy 40% shreda z superkondukta i jeszcze dodatkowo 20% shreda z C6 Rosarii, co daje w sumie 60%, a to jest naprawdę bardzo dużo. Dobra, ale tutaj będziemy mieć problem, słuchajcie, bo... Dwie sekundy? Postaramy się. Oho, o nie. O nie! Proszę. Tutaj moglibyśmy... Dobra, idziemy, nie. Idziemy, wiecie co? Olewamy Rezinka, walić kap i idziemy robić sobie... Proszę bardzo. World Questy. Touchy. Dobra, mamy to. Bardzo szybko poszło. Czy my dostaniemy AR26? Wodeł, czy ty możesz mi... O, dobra, mamy overcap. Musimy wbić ten. Dobrze. Idziemy robić, kurde, world level. Najwyżej będziemy cierpieć. Niestety, jak na złość, skończyły nam się... proszę mnie nie bić! Jak na złość, skończyły nam się bursty. Ale kajak już powoli się tam ładuje. Znaczy, już się naładował w sumie. A kasetę kodesaj. Więc zaraz sobie natrzaskamy kolejne. Muszę nastakować na nich, kurczę, energy recharge'a troszkę więcej, bo... Niewygodnie strasznie. Nie! The paradise city when the grass is green and the girls are pretty. Yo. Guns N' Roses, tak. I tam. Noelka jest twarda. To tam jakieś lasery, kurde. Proszę bardzo. Okej. Okay. Dobra. Sacrificial oddaje. Sacrificial, kurczę, oddaje. Postaram się zostawić. Kurde, dobra. Chciałbym zostawić sobie bursty, bo tam będziemy z Kostunią walczyć za chwilę. Goddammit. Dobra, już nie oddaję Sacrificial. Na końcu jest elektrokostka, no wiem. Take me home. Take me back to the paradise city when the grass is green and the girls are pretty. Wow, dobra, ty. Pierwszy raz widziałem, jak niszczą te. Ja pierdzielę. Noelu. Ja nienawidzę tych typów z tarczami. Ja pierdzielę. Strasznie są. Patrz, jaki kurczę Six Sense. Dobra, mamy to. Co to jest pizza żelkowa i gumy? What the... What? Pizza zrobiona z żelków i z gumy do życia. Ja nie wiem, czy to nie jest gorsze od hawajskiej, nie? Jak tak o tym mówisz. Wow. Aż mi zęby zabolały. Bez kitu. Dobra. Że tak powiem, Esa. Prościutto. Dobrze, czy... Okej. Okej. Czy to jeszcze nie jest koniec? Dobra. Oj, nie to. Proszę was, kurde, co tam będziecie. Czyli jednak... jednak jeszcze nas czeka troszkę zabawy. Okej. Okay. Gdzie tam poleciała?
A dajcie mi spokój. Hawajska powinna być nielegalna, a ja nigdy nie jadłem hawajskiej w sumie, więc nie mogę się wypowiedzieć, czy ona jest bardzo zła, czy jest tylko troszkę brzydka. Nie wiem, jakby... Nie oceniam, nie? Staram się nie oceniać rzeczy, których tak faktycznie nie jadłem, bo hawajskiej nigdy... Znaczy, nie miałem odwagi jakby jej zjeść, więc... Nie wiem, jak ona smakuje, ale no zgaduję, że smakuje niezbyt dobrze, no bo... Kurde... Nie waż się... tej tarczy robić. Okej. Czyli jednak kostunia. Kostunia. Ojojoj. Najsik. Mamy bursztyk. Dobra. Przy następnym upadku kończymy ją. Kaja nam powinien wystarczyć. O, dobra, super. Czy my będziemy w stanie Geosem rozwalić TT? Tak, jesteśmy w stanie, ale to... Dobra, jednak kajak będzie tutaj ważniejszy. Zdążymy wszystkie? Nie wiem, zobaczymy. Nie, zdążyliśmy. Kurde no. Lipka. Lipkens! Kwestia wprawy, wiesz? Jakby znamy jej moveset już, tak, że to jest... Teraz pytanko, czy jak załadujemy na... Okej. Bardzo ładnie. Robimy łyżki. Znaczy łyżka w sumie. The rain. Ja myślałem, że this way. Story questy. O nie. I hangout eventy. Ja pierdzielę. Ale będziemy mieć zabawy z tym. Yes, sneak wins. Przeklikamy wszystko, żeby mieć spokój. Na moim głównym koncie... Słuchajcie, ani jednego hangout eventu nie zrobiłem. Ani jednego. Łyżki! Lecimy. Poproszę Razora. Nie, to nie jest Razor. To nie jest Razor. Goddammit. Nieładnie. Nieładnie, bardzo nieładnie. A co dostaliśmy jeszcze? W ogóle z tego questa? Mamy dwa łysze na standardzie. O kurde, dobra. Okej. Okay. Fiolecik. Co dostaniemy? Favonius Swords, okej. Dobra, bardzo spoko. Możemy go dać Kai, tak naprawdę. Easy. Bardzo spoko. Dobra, nie no, Favonius by mi się bardzo przyda. Damy go Kajakowi. Głównie z tego względu, że on będzie nam... Jak mu troszkę kryte zastakujemy, to on będzie nam białe partykle robił. A to chcemy. Przy okazji Energy Recharge'a mu nastakujemy, więc jest bardzo spoko. Tak samo tutaj. Tego nie możemy niestety zrobić. Muszę pofarmić materiały do levelowania. Kogo mainuję? Jakby nie mainuję żadnej postaci w Genshinie. Na moim głównym koncie moją ulubioną postacią jest Hu Tao, może tak. Ale nie mam postaci, którą mainuję. Ja gram wszystkimi, buduję wszystkich. Taka moja rola w Genshinowym świecie. Okej, jest ciężej. Jest zdecydowanie ciężej. Ale wiecie co? Takim głównym problemem jest... Jest to, że ja nie mam za bardzo jak tych moich postaci ulepszyć, bo ja nie mogę niczego farmić aktualnie. Wiecie, ile trwało u mnie ubicie krajokwiatka, żeby ulepszyć w ogóle Kaję? To przecież to było normalnie... Aż przykre to było. Robimy prototypa, słuchajcie. Bo... i tak Noelki przestaniemy używać za niedługo. Głównie z tego względu, że ona... I tak nie nadrobi swoimi obrażeniami, ani swoim potencjałem tego, co gwarantuje chociażby Razor z Beidou, Chongyun, z tymi, z reakcjami, nie? Bo Noelka musi być teoretycznie na C6,
Teoretycznie, nie musi być, ale najlepiej byłoby mieć ją na C6, żeby ona miała wystarczająco dobre obrażenia, żeby robić ją jako DPS-a, jako damage dealera. Więc w tym momencie, w jakimkolwiek momencie tak naprawdę, kiedy dostaniemy innego Claymore usera, to Noelka będzie momentalnie gorsza od niego, nie? Pod tym względem. Gdzie jest, kurczę, White Iron Ore? Nie widzę. Tutaj są znowu te kryształki. O, tu jest Anemoculus, super. Nawet ładniejszą. Zobaczymy, czy nie mogę tego niestety sobie ogarnąć. Okej, okay, w sobotę możemy sobie pofarmić troszkę tego. Nie mogę niczego farmić tutaj na razie jeszcze, co mnie boli niesamowicie. No i słuchajcie, to by było na tyle. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcineczek wam się podobał. Zapraszam do innych odcinków z tej serii na moje strumyki i jeszcze raz przypominam o subskrypcjach, jeżeli oczywiście chcecie. Także zapraszam raz jeszcze na Twitcha i na mojego Discorda oraz pamiętajcie, jeżeli chcecie być na bieżąco, no to kliknijcie dzwoneczek.